Wir wollen ein Kapitel aus dem Buch Nehemia lesen, Kapitel 8. Przeczytamy jeden rozdział z Księgi Nehemiasza, ósmy rozdział. Księga Nehemiasza, ósmy rozdział od pierwszego wiersza. Zgromadził się tedy cały lud co do jednego na placu, który był przed bramą wodną i uproszono Ezdrasza, pisarza, aby przyniósł Księgę Zakonu Mojżeszowego, który Pan nadał Izraelowi. Przyniósł więc Ezdrasz, kapłan, zakon na zgromadzenie, złożone z mężczyzn i kobiet, wszystkich, którzy mogli słuchać ze zrozumieniem, a było to pierwszego dnia siódmego miesiąca. I czytał z niego na placu, który był przed bramą wodną, od samego świtu aż do południa wobec mężczyzn i kobiet, tych, którzy mogli rozumieć, a uwaga całego ludu była skupiona na treści zakonu. A Ezdrasz, pisarz, stał na drewnianym podwyższeniu sporządzonym w tym celu, obok niego zaś stali z prawej strony Matatiasz, Szema, Anajasz, Uriasz, Hilkiasz, Masejasz, z lewej strony natomiast Pedajasz, Miszael, Malkiasz, Haszum, Haszbadana, Zachariasz i Meszulam. Ezdrasz więc otworzył księgę na oczach całego ludu, stał bowiem wyżej niż cały lud. A gdy ją otworzył, cały lud powstał. Ezdrasz pobłogosławił Pana, wielkiego Boga, a cały lud, podniósłszy swoje ręce, odpowiedział Amen, Amen. Następnie skłonili swoje głowy i oddali Panu pokłon z twarzami zwróconymi ku ziemi. A Jeszua, Bani, Szerebiasz, Jamin, Akub, Szabetai, Chodiasz, Masajasz, Kelita, Azariasz, Jozabat, Hanan, Pelajasz, Lewici wyjaśniali zakon ludowi, który stał w miejscu. I czytali z Księgi Zakonu ustęp za ustępem, od razu je wyjaśniając, tak, że zrozumiano to, co było czytane. Wtedy Nehemiasz, który był namiestnikiem, oraz Ezdrasz, kapłan i pisarz, i lewici, którzy objaśniali lud, rzekli do całego ludu: dzień dzisiejszy jest poświęcony Panu, waszemu Bogu. Nie smućcie się i nie płaczcie, gdyż cały lud, słuchając postanowień zakonu, płakał. I rzekł do nich: idźcie, najedzcie się tłustego jadła, napijcie się słodkich napojów, udzielcie też tym, którzy nic nie przygotowali, gdyż dzień dzisiejszy jest poświęcony naszemu Panu. Nie smućcie się, wszak radość z Pana jest waszą ostoją. Lewici zaś uspokajali lud, cały lud, mówiąc: uspokójcie się, gdyż dzień dzisiejszy jest święty, nie smućcie się. Rozszedł się więc cały lud, aby się najeść i napić i udzielić innym i urządzić wielką, radosną uroczystość, gdyż zrozumieli słowa, które im podano. Następnego dnia zgromadzili się naczelnicy rodów całego ludu oraz kapłanów i lewitów u Ezdrasza, pisarza, ażeby dokładnie poznać postanowienia zakonu. I znaleźli przepis w zakonie, jaki Pan nadał przez Mojżesza, że w czasie święta, w siódmym miesiącu, synowie izraelscy mają mieszkać w szałasach i że należy ogłosić i obwołać po wszystkich ich miastach i w Jeruzalemie: wyjdźcie w góry i przynieście gałązki oliwne, gałązki sosnowe, gałązki mirtowe, gałązki palmowe oraz gałązki z drzew liściastych, aby pobudować szałasy, jak jest napisane. Wyszedł więc lud i przyniósł i pobudowali sobie wszyscy szałasy, czy to na dachu, czy na swoich podwórzach, a także na dziedzińcach domu Bożego i na placu przy bramie wodnej i na placu przy bramie efraimskiej. Całe tedy zgromadzenie, wszyscy, którzy powrócili z niewoli, pobudowali sobie szałasy i mieszkali w szałasach, czego synowie izraelscy nie zrobili od czasów Jozuego, syna Nuna, aż do tego dnia. To też zapanowała bardzo wielka radość i czytano z Księgi Zakonu Bożego codziennie, od pierwszego aż do ostatniego dnia, i obchodzono to święto przez 7 dni, ósmego zaś dnia odbyto uroczyste zebranie zgodnie z prawem. Das Buch Nehemia ist das letzte geschichtliche Buch über Israel. Księga Nehemiasza jest ostatnią historyczną księgą dotyczącą Izraela. Und es ist geschrieben in einer sehr schweren Zeit. I została ona napisana w bardzo ciężkim czasie. Und wir haben gesungen, dass unsere Herzen allein sich um den Herrn Jesus bewegen sollen. A myśmy w tej pieśni mogli śpiewać, że nasze serca tylko wokół osoby Pana Jezusa powinny być zebrane, czy poruszać się wokół tej osoby. Und wir sehen in diesem Kapitel, was wir heute gelesen haben, was uns zurückführt zum Herrn Jesus.
I w tym rozdziale, w którym mogliśmy przeczytać, widzimy, co nas może prowadzić do Pana Jezusa. Es ist die Rückkehr zum Wort Gottes. A więc jest to powrócenie do Słowa Bożego. Wir wollen nur kurz etwas über Nehemia sagen. Tylko krótko chcielibyśmy coś powiedzieć na temat Nehemiasza. Nehemia hatte eine große Aufgabe als Beruf. Nehemiasz z zawodu miał bardzo poważne zadanie. Wir können heute sagen, er war Innenminister. Moglibyśmy na dzisiejszy czas to przekładając powiedzieć, że był ministrem spraw wewnętrznych. Aber sein Herz war in Jerusalem. Ale jego serce było w Jeruzalemie. Wir haben auch alle Aufgaben in dieser Welt. My również mamy, każdy z nas ma swoje zadania w tym świecie. Vielleicht Schüler, vielleicht Student. Na przykład uczeń, student. Vielleicht auch Professor. Może i profesor. Aber es ist nicht wichtig, welche Aufgabe wir in dieser Welt haben. Ale to nie jest takie ważne, jakie my zadania mamy w tym świecie. Sondern ob unser Herz da ist, wo Gott zu Hause ist. Lecz ważnym jest to, czy nasze serce jest tam, gdzie Bóg mieszka. Und der König hat plötzlich gemerkt, dass Nehemia traurig war. I król zauważył, że Nehemiasz był bardzo smutny. Das war eine gefährliche Situation früher. Wcześniej była to bardzo niebezpieczna sytuacja. Der König wollte niemals eine Person, die traurig ist, in seiner Nähe. Król nigdy nie chciał mieć w swoim pobliżu osoby, która jest smutna. Er hätte ihn sofort umbringen können. Mógłby go za to natychmiast zabić. Und da war Nehemia erschrocken. I Nehemiasz też się był wystraszony. Und ein Kennzeichen dieses Buches ist, Nehemia betet. I taką cechą charakterystyczną tej księgi jest to, że Nehemiasz modli się. Er hatte schon vorher gebetet. On już wcześniej się modlił. Aber er betet jetzt auch, als er beim König war. Ale on modli się teraz, gdy jest u króla. Er konnte jetzt nicht auf die Knie gehen. Oczywiście nie mógł teraz przed królem uklęknąć. Er konnte nicht sagen, eine Stunde Zeit, ich komme gleich wieder zurück. Nie mógł do króla powiedzieć, chwila, godzinę potrzebuję czasu i zaraz do ciebie wrócę. Aber er betet ein kurzes Stoßgebet. Ale on modli się tak, ma wypowiada taką bardzo krótką modlitwę. Ich hoffe, wir kennen das auch. Myślę, mam nadzieję, że każdy z nas taki rodzaj modlitwy zna. Wir sagen bei uns, wer nicht regelmäßig betet, betet auch nicht unregelmäßig. Mamy takie powiedzenie, że kto nie modli się regularnie, ten też nie modli się nieregularnie. Was bedeutet das? Co to oznacza? Wir dürfen regelmäßig morgens, abends, wann wir Zeit haben, beten. My regularnie możemy modlić się rano, wieczorem, w jakichś ustalonych porach, kiedy sobie ten czas zarezerwowaliśmy. Aber wenn zum Beispiel wir an die Tafel müssen, um etwas anzuschreiben als Schüler. Ale na przykład, jeśli nauczyciel nas jako ucznia wzywa w szkole do odpowiedzi do tablicy. Und wir haben etwas Angst. I boimy się w tym momencie. Dann können wir bitten, Herr Jesus, hilf mir jetzt. To możemy wypowiedzieć takie słowa, Panie Jezu, pomóż mi teraz. Das hat Nehemia auch gemacht. I właśnie tak to Nehemiasz uczynił. Dann erlaubt der König Nehemia, dass er nach Jerusalem gehen soll. I potem król pozwala Nehemiaszowi iść do Jerozolimy. Und Nehemia geht durch Jerusalem bei Nacht. I Nehemiasz idzie przez to miasto Jerozolimę nocą. Und erlebt, dass in Jerusalem sehr viel Schutt ist, sehr viel Geröll, Abfall. I zauważa, że w Jerozolima jest pełna gruzu. Und was sagt er am nächsten Morgen? I co mówi następnego ranka? Wir wollen Jerusalem an einer anderen Stelle wieder neu aufbauen. Postanowiliśmy, że odbudujemy Jerozolimę w innym miejscu. Sagt er das? Czy on tak mówi? Nein. Nie. Er sagt, lasst uns die Mauern Jerusalem aufbauen. Jego słowa brzmią, odbudujmy mury Jerozolimy. Und das ist etwas, was wichtig für unsere Herzen ist.
I to jest coś, co jest bardzo ważne dla naszych serc. Man kann ein neues Haus leicht bauen. Bardzo prosto jest wybudować nowy dom. Aber ein altes Haus renovieren und wieder auf Vordermann zu bringen, das ist schwer. Ale odbudować czy odrestaurować stary dom, to już nie jest takie proste. Aber es geht nicht um irgendein Haus. Ale tu nie chodzi o jakiś tam dom. Es geht nicht um irgendeine Stadt. Tu nie chodzi o jakieś tam miasto. Sondern es geht um Jerusalem. Ale tu chodzi o Jerozolimę. Der Ort, wo Gott gesagt hat, da will ich meinen Namen wohnen lassen. Miejsce, o którym Bóg powiedział, tam chcę, by mieszkało moje imię. Und da können wir nicht frei wählen, wo wir bauen. I w tym momencie nie możemy sobie tak wybrać miejsca, gdzie my będziemy budować. Nehemia hat nicht auf den Abfall, auf den Schutt geschaut. Nehemiasz nie zwracał uwagi na te kamienie, na ten gruz, który wokół niego był. Sondern er hat seinem Herrn vertraut. Ale ufał swojemu Panu. Er hat den Schutt gesehen. Widział ten gruz. Aber trotzdem seinem Herrn vertraut und gesagt, wir wollen bauen. Ale mimo to ufał swojemu Panu i powiedział, chcemy budować. Wir sehen heute manches auch, was schwierig ist in unserer Mitte. Również i my widzimy dzisiaj wiele trudnych rzeczy, które są pośród nas. Aber wir wollen nicht aufgeben. Ale nie poddawajmy się. Unser Motiv ist nicht der Schutt. Naszym motywem, czy to, co zwraca naszą uwagę, to nie jest ten gruz, ten odpad. Sondern der Herr Jesus und seine Ehre. Lecz Pan Jezus i Jego chwała. Damit kommen wir zum achten Kapitel. I teraz przejdźmy do tego ósmego rozdziału. Es ist ein besonderer Tag, wenn wir von diesem ersten Vers lesen, der siebte Monat kam. To jest szczególny dzień, gdy tutaj czytamy, że nastał ten siódmy miesiąc. Israel musste es wissen, was es für ein Monat war. Izrael musiał to wiedzieć, cóż to był za miesiąc. Vielleicht können wir kurz uns beschäftigen mit 3. Mose 23. Może mamy czas, żeby się zająć trzecią Mojżeszową, 23 rozdział. In 3. Mose 23 finden wir ein Kalender für Israel. W tym rozdziale trzeciej Mojżeszowej mamy zapisany kalendarz dla Izraela. Das Kapitel hat die Überschrift Die Feste des Herrn. Można taki tytuł podstawić nad tym rozdziałem Święta Pana. Und am siebten Monat, i siódmego miesiąca, gab es in Israel drei Feste. Były trzy święta w Izraelu. Und es ist einfach groß zu sehen, obwohl Nehemia eine schwere Zeit hatte. I to jest coś wielkiego, gdy to obserwujemy, że pomimo tego, iż Nehemiasz był w ciężkim położeniu, w trudnym czasie, führt Gott es so, dass am ersten Tag vom siebten Monat sie zusammen sind. Bóg doprowadził do tego, że oni pierwszego dnia siódmego miesiąca są razem zgromadzeni. Am ersten Tag des siebten Monats war das Fest des Posaunenhalts. Pierwszego dnia siódmego miesiąca było święto trąb. Und die Posaune ist ein Bild vom Wort Gottes. A ta trąba jest obrazem Słowa Bożego. Und jetzt wird das Wort Gottes wieder eingesetzt im Volk Israel. I teraz to słowo jest jakby na nowo, czy znowu wprowadzone w ten lud Boży. Wir wollen jetzt nicht das ganze Kapitel Vers für Vers betrachten, sondern einige Schwerpunkte bilden. Nie chcemy teraz rozważać tego rozdziału wiersz po wierszu, ale zwrócimy uwagę na kilka takich głównych punktów. Ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir in unserer Übersetzung, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, 10-mal oder sogar 11-mal lesen das ganze Volk. Nie wiem, jak jest w waszym tłumaczeniu, ale u nas w niemieckim jest około 10-11 razy wymienione słowo cały lud. Es ist wichtig, wenn wir das Wort Gottes aufschlagen, dass wir alle da sind. Jest to ważne, że jeśli otwieramy Słowo Boże, że wszyscy jesteśmy w tym czasie. Deswegen ist es schön, ihr Kinder seid auch da. I dlatego to jest też piękne, gdy wy, dzieci, też jesteście obecne. Ihr könnt schon viel mitnehmen aus dem Wort Gottes. Bo wy bardzo wiele jesteście w stanie wziąć dla siebie ze Słowa Bożego. Und
Auch die älteren Geschwister und die jungen Geschwister, alle sind wichtig. I starsi wierzący i młodzi wierzący, wszyscy są tak samo ważni. War denn überhaupt das ganze Volk da? Czy tak w ogóle możemy powiedzieć, że cały lud był zgromadzony? Wie viele waren es wohl? Ile ich było tam? Es war nur ein kleiner Rest von dem ganzen Volk Israel. Jak wiemy, była to tylko mała resztka z tego całego ludu izraelskiego. 10 Stämme waren sowieso schon weg. 10 plemion tak czy siak już było uprowadzonych wcześniej. Von den zwei Stämmen war nur ein kleiner Rest aus Babel wieder zurück. Z tych dwóch plemion, które później były uprowadzone, tylko mała resztka tutaj przyszła i jest tutaj opisana. Warum steht hier das ganze Volk? A dlaczego tu jest napisane cały lud? Der Überrest steht für das Ganze. Bo ta resztka obrazowo jest jak gdyby w zastępstwie całego ludu. Wenn in meinem Kühlschrank nur noch ein Stück Sahnetorte ist, gdy w mojej lodówce jest tylko jeden kawałek tego tortu śmietankowego, dann ist das ein Zeichen dafür, dass früher mal eine ganze Torte da war. To każdy może założyć, że u mnie w mieszkaniu nie tak dawno był cały tort. Und so sind wir auch ein Überrest. I tak samo i my jesteśmy taką resztką. Aber wenn wir uns dessen bewusst sind, ale jesteśmy tego świadomi, dann sieht Gott uns als das ganze Volk. Że Bóg widzi nas, czy ogląda nas jako ten cały lud. Die Brüder und Schwestern in Holland sagen nicht Überrest, sondern Überbleibsel. Das ist wie ganz wenig. Bracia w Holandii w swoim języku mówią jakby taka, nie mówią resztka, tylko coś, co pozostało. Es ist fast wie ein Krümel. To jest, tak można by to dokładnie określić, jako taki okruszek, który pozostał. Das macht uns klein. To sprawia, że my siebie widzimy jako takich małych. Wir sind ein Rest. Bo jesteśmy takim naprawdę jakby ostatnią resztką. Aber wenn wir auf Gott vertrauen, ale jeśli ufamy Bogu, dann gibt er uns die Anerkennung für das Ganze. To Bóg uznaje nas jako całość. Und das zweite Kennzeichen ist in Vers 1. I drugą cechą charakterystyczną, którą mamy w pierwszym wierszu, das ganze Volk wie ein Mann. Że cały lud co do jednego albo jak jeden mąż. Wenn wir in der richtigen Gesinnung zusammen sind, jeśli my jesteśmy razem zgromadzeni w tym właściwym usposobieniu, dann führt das zu Einmütigkeit. To prowadzi do jednomyślności. Nicht uniform ist das Ziel. To nie nasza, ten zewnętrzny uniform jest naszym celem. Wir bleiben unterschiedliche Menschen. Bo my, każdy z nas, jesteśmy różnymi ludźmi. Aber wir haben einen Sinn, eine Ausrichtung. Ale wszyscy mamy jedno usposobienie, jeden kierunek czy jeden cel. Wenn wir das nächste Mal als Brüder zusammen sind, um die Dinge der Versammlung zu besprechen, gdy my się zgromadzamy jako bracia, by omawiać sprawy zgromadzenia, dann wollen wir im Bewusstsein zusammen sein, der Herr Jesus sitzt auch am Tisch. To my zawsze mamy to pragnienie, by być tego świadomym, że Pan Jezus jest z nami przy tych rozmowach. Wo bleibt Platz für meine eigene Meinung? I gdzie w tym momencie jest miejsce dla mojego własnego zdania? Das ist die Ausrichtung wie ein Mann. To jest właśnie to jest to, co rozumiemy pod tym pojęciem, że byli zgromadzeni, u nas jest co do jednego, a może lepiej by było jako jeden mąż, czyli jako w tym jednym usposobieniu, jako jedność. Wollen wir uns das bewusst machen? Es geht um den Herrn Jesus. Chciejmy to, tego być świadomi, że tu nie chodzi o nas, tylko o Pana Jezusa. Wie ein Mann. Jak jeden mąż. Dann lesen wir, sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten. I dalej czytamy, i oni uprosili Esdrasza, pisarza, albo... Esra? Sie sprachen zu Esra, sie haben ihn gerufen. Dem Schriftgelehrten. W niemieckim jest jako uczonego w piśmie. Es ist mir jetzt sehr wichtig, Esra ist nicht selber aufgestanden. I to jest dla mnie też ważnym, że Esdrasz nie wstał sam.
sondern sie haben zu ihm gesprochen. Du kannst einmal das Wort Gottes auslegen. Ale powiedziano do niego, poproszono go, by wstał i wyłożył słowo Boże. Ich möchte das verbinden mit dem ersten Thessalonicher Brief. Chciałbym to połączyć z pierwszą księgą, z pierwszym listem do Tesaloniczan. Kapitel 5. Piąty rozdział. Vers 12 und 13. 12 i 13 wiersz. Pierwszy Tesaloniczan 5:12. A prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was. Szanujcie ich i miłujcie jak najgoręcej dla ich pracy. Zachowujcie pokój między sobą. Wir dürfen die Brüder, die Gott gegeben hat, anerkennen. My możemy uznawać tych braci, których Bóg darował. Wir leben nicht in einer Demokratie. My nie żyjemy w demokracji, sondern es gibt Führung im Volk Gottes. Ale jest pośród ludu Bożego jest pewne prowadzenie. Und Ezra hatte eine Vorgeschichte. I Ezdrasz miał pewną historię, czy swoją historię. Wenn wir Ezra 7 Vers 10 schauen, gdy otworzymy księgę Ezdrasza, 7 rozdział, 10 wiersz. Ja przeczytam tak jak jest w języku niemieckim. Ezdrasza 7:10. Ezdrasz bowiem postanowił w swoim sercu zbadać zakon pański i wprowadzić go w czyn oraz nauczyć w Izraelu jego postanowień i praw. Bei uns können wir das sehr schön mit 3L erklären. W języku niemieckim można to bardzo fajnie wytłumaczyć, zasada trzech liter L. Gesetz des Herrn zu erforschen ist lernen. Badać zakon pański, to znaczy uczyć się, to jest to pierwsze L. Das kommt zuerst. Jest to najpierw, czyli nauka jest pierwsza. Dann zu tun, das bedeutet danach zu leben. Potem wykonywać to, to znaczy żyć tym. Und erst dann kommt in Israel Satzung zu lehren. I dopiero potem możemy nauczać. Zuerst hatte Ezra gelernt. A więc najpierw Ezdrasz uczył się. Das haben die anderen nicht gemerkt. Tego inni nie widzieli, nie było to widoczne dla innych. Dann hat auch danach gelebt. Potem żył według tego, czego się nauczył. Das konnte man schon merken. Tego, to już można było zauważyć. Und dann hat gelehrt und sie haben es erkannt, dass fähig ist. I potem dopiero on uczył innych i oni to uznali, że on ich uczy i zauważyli, że on jest zdolny też do tego. Und wir dürfen nur gegenseitig uns ermuntern, dass wir die Bibel lesen. I my wzajemnie możemy się tylko posilać, byśmy jeden drugiemu, byśmy czytali Biblię. Wir brauchen nicht darüber sprechen. Nie musimy o tym rozmawiać. Ich habe gestern 8 Stunden die Bibel gelesen. Nie musimy obwieszczać wszem i wobec. 8 godzin Biblię wczoraj czytałem. Aber wenn wir sie gelesen haben, ale jeśli ją czytaliśmy wczoraj, dann wird man es in unserem Leben merken. To wtedy inni zauważą to w naszym życiu. Und dann gibt Gott vielleicht auch eine Aufgabe. I wtedy być może Bóg da jakieś zadanie. Und wir dürfen als Geschwister solche, die fähig sind zu lehren, auch erkennen. I my jako bracia i siostry będziemy zdolni, by takich, którzy potrafią, czy są zdolni do nauczania, uznamy ich. Dann sehen wir, wie sie alle versammelt sind. I widzimy, jak oni wszyscy są zgromadzeni. In Vers 2. W drugim wierszu. Und wir lesen besonders alle, die Verständnis hatten, um zuzuhören. I tutaj jest też to podkreślone, wszyscy, którzy mogli słuchać ze zrozumieniem. So ist es auch sehr schön, noch einmal zu wiederholen, wir dürfen alle zusammen sein, um das Wort Gottes zu hören. Jest to właśnie piękne i jeszcze raz to powtórzmy, byśmy wszyscy byli zgromadzeni, by słuchać Słowa Bożego. Jetzt frage ich euch, wie lange waren sie zusammen? Teraz pytanie, jak długo byli razem zgromadzeni? Keine Sorge, heute ist es nicht so lange. Nie, bez obawy, dzisiaj tak długo nie będziemy tutaj zgromadzeni. Aber es waren ungefähr 6 Stunden. Ale mniej więcej było to 6 godzin. Und nicht gemütlich auf dem Stuhl. I to nie było na takich wygodnych krzesłach, jak tutaj mamy. Sie haben gestanden. Oni stali. Ich möchte nicht
dass wir jetzt versuchen, es auch einmal nachzumachen. Nie chcę też, abyśmy to próbowali naśladować, że będziemy też przez 6 godzin stali. Darum geht es nicht. To nie o to chodzi. Aber haben wir auch das Bedürfnis nach dem Wort Gottes? Ale czy my też mamy taką potrzebę być przy czy w Słowie Bożym? Oder gucken wir nach 10 Minuten schon auf die Uhr? Albo po 10 minutach już patrzymy na zegarki, ile to jeszcze będzie trwało. Wenn man Geschwister aus Asien oder Afrika kennenlernt, jeśli się pozna wierzących z Azji czy z Afryki, sie wundern uns, wie kurz wir nur zusammen sind. Oni, sie wundern sich. Oni bardzo dziwią się, gdy im opowiadamy, że my tak krótko się zgromadzamy. Auf einer Konferenz sagen sie, wir haben mehr Pause als Wortbetrachtung. Mówią na temat naszych konferencji, że u nas w Europie na konferencjach jest więcej przerw niż, niż rozważania słowa. Wenn man mit einem Missionar spricht, dann sagt er, es ist unglaublich, wenn man abends um 8 Uhr wollen sie immer noch weitermachen. I gdy się rozmawia z jakimś misjonarzem, który działa pośród nich, to mówi, to jest dla nich niewyobrażalne, żeby się zebrać tylko o 8 godzinie wieczorem i tylko tyle rozważać. Noch einmal, es geht nicht um imitation. Jeszcze raz chciałbym to podkreślić, nie chodzi tutaj o naśladownictwo takie stricte. Das Bedürfnis nach dem Wort Gottes muss aus meinem Herzen kommen. Ta potrzeba Słowa Bożego musi pochodzić z mojego serca. Dann sehen wir in Vers 4 einige Namen geschrieben. W wierszu 4 widzimy wymienionych kilka imion. Und jetzt ist sehr interessant, sie haben Ezra gerufen, er soll etwas sagen. I teraz jest to bardzo ciekawe. Zawołali Ezdrasza, by coś powiedział. Aber in Vers 4 sehen wir jetzt, Ezra ist einer von 14 Personen. Ale widzimy, że Ezdrasz jest jedną z 14 osób. Also einerseits hatte Ezra eine Aufgabe und hat sie wahrgenommen, getan. I więc tak, z jednej strony Ezdrasz ma zadanie i on wykonał je właściwie. Aber Ezra hat jetzt nicht gesagt, ich bin der Chef hier. Ale Ezdrasz nie powiedział, ja tu jestem szefem. Sondern er hat sich gesehen als einer gleichwertig mit den anderen Personen. Ale on widział siebie jako jednakowo wartościowego wśród tych 14 osób. Jednego z 14 tych. Das ist sehr schön zu sehen hier. To jest właśnie piękne, jak to możemy tutaj zauważyć. Und einer von 14, er ist auch nicht in der Mitte gewesen. I również on nie był w środku nich, on był jednym z nich. Teile mal 14 in, das geht nicht, er stand mittendrin, ja? Nie da się, jeśli 14 osób podzielimy na pół, to nie da by, nie ma jednej osoby w środku. Und das sehen wir auch, wenn wir an die Apostelgeschichte denken. I to też widzimy, gdy pomyślimy o dziejach apostolskich. Petrus hat die Rede gehalten in Kapitel 2. W drugim rozdziale dziejów Piotr przemawiał. Aber er steht auf mit den anderen Aposteln. Ale on wstał z innymi apostołami. A er war einer von 12. Był on jednym z 12 apostołów. Und so ist das auch in unserer Mitte. Dokładnie tak jest wśród nas. Es gibt keinen Chef. Nie ma szefa wśród nas. Die einzige Person, die Autorität besitzt, ist der Jesus. Jedyną osobą, która wśród nas ma autorytet, jest Pan Jezus. Und dann sehen wir in vielleicht noch kurz, warum waren die anderen Personen da? Warum gab es Helfer? Może jeszcze krótko, dlaczego byli ci pozostali, tych 14, można powiedzieć, jako pomocnicy, czy ci, którzy pomagali Ezdraszowi? Sie hatten nicht das Wort Gottes, wie wir heute hatten. Oni nie mieli tak Słowa Bożego, jak my, każdy w swojej ręce. Sondern es war eine Schriftrolle. Ale to był zwój. Und sie war schwer. Ten zwój był ciężki. Und wahrscheinlich haben sie geholfen, sie aufzurollen. Być może pomagali też go rozwijać i zwijać. Und 6 Stunden zu tragen. 6 godzin na przykład trzeba było go trzymać czy nieść. Nur damit wir uns etwas vorstellen können, wie es damals war. To tylko taka wzmianka, byśmy sobie lepiej mogli wyobrazić, jak to w tamtym czasie mogło się odbywać. Dann sehen wir in Vers 5, das Volk Gottes hat Ehrfurcht vor dem Wort Gottes. W piątym wierszu widzimy, że lud Boży miał bojaźń Bożą. Ezra öffnet das Wort Gottes und das Volk steht auf. Ezdrasz otwiera
księgę Słowa Bożego i natychmiast cały lud wstaje. Und Ezra lobt sofort Gott. I Ezdrasz u nas jest błogosławił Pana, w niemieckim jest wysławia Pana. Sie haben lange Zeit so etwas nicht mehr erlebt. Bardzo długi czas czegoś takiego oni nie przeżywali. Wir sind es gewohnt, jeden hat ein Wort Gottes in der Hand. Dla nas jest to normalne, bo każdy z nas ma Słowo Boże w ręce. Aber wir erinnern uns, wenn die alten Brüder erzählen, wo die Zeit des Krieges war, wo keine Möglichkeit war. Ale jeśli sobie przypomnicie, to z pewnością słyszeliście starszych braci, którzy żyli w czasach wojennych. Wenn sie erzählen, wie die erste Stunde war, nachdem wieder alles möglich war. Jak oni opowiadają, gdy mogli się po raz pierwszy zgromadzić po wojnie, gdy była już ta wolność, czyli czasy powojenne zaraz. Es ist ein großes Geschenk, dass wir uns frei versammeln können. To był dla nich wielki dar, że mogli się wolno zgromadzać. Wir brauchen keine Angst haben, weil wir eine Bibel zu Hause haben. My nie musimy się bać tego, że mamy w naszych domach Biblię. Und das ganze Volk antwortet und spricht Amen. I cały lud odpowiada i wypowiedział Amen. Darf ich einmal fragen, ob wir auch alle Amen sagen? Czy mogę was zapytać, czy my wszyscy odpowiadamy też Amen? Auch ihr Schwestern, wir dürfen alle Amen sagen. Również i wy, siostry, wszyscy możemy powiedzieć Amen. Ich hoffe, ihr kommt alle, wenn wir zusammen sind, in die Gebetsstunde. Myślę, że każdy, którzy tu jesteśmy, przychodzi na godziny modlitewne, modlitw. Wir wollen nicht die Stunden am Sonntag oder in der Woche stufen. Nie chciejmy godzin naszego zgromadzenia stopniować, że te są ważniejsze, na przykład te w tygodniu są mniej ważne. Aber die Gebetsstunde ist ein Gradmesser für den Zustand der Versammlung. Ale godziny modlitewne, czyli te w tygodniu, które są zazwyczaj, można tak to powiedzieć, to jest taki barometr, w jakim stanie znajduje się zgromadzenie. Das gemeinsame Gebet ist etwas sehr Wichtiges. Bo ta wspólna modlitwa to jest coś bardzo ważnego. Nicht nur als Versammlung, auch als Ehe, auch als Familie. Nie tylko jeśli jako całe zgromadzenie, ale też w małżeństwie jako mąż i żona. Und hier sagen alle Amen. A tutaj czytamy, że wszyscy mówią Amen. Das bedeutet ja, so ist es, so soll es sein. Amen oznacza tak, tak to jest, tak to powinno być. Und sie zeigen aber auch eine Reaktion in ihrer Handlung. Ale też widzimy tutaj ich reakcję w ich postępowaniu. Sie werfen sich vor dem Herrn nieder mit dem Gesicht zur Erde. Oni oddali Panu pokłon, czy padli na twarz z twarzami zwróconymi ku ziemi. Ich habe gelesen, es bedeutet eigentlich mit der Nase in den Staub. Gdzieś to wyczytałem, że to określenie oznaczało tak jakby dotknąć nosem prochu czy ziemi. Was bedeutet das? Cóż to oznacza? Wir können uns jetzt beschäftigen mit der Nase in der Bibel. Możemy teraz się zająć nosem w Biblii. Wir finden eine Stelle zum Beispiel, dass Gott auch eine Nase hat. Znajdziemy też jedno miejsce, gdzie jest napisane, że i Bóg ma nos. Natürlich ist Gott ein Geist, aber oczywiście Bóg jest duchem. Es steht an einer Stelle, ich glaube in 5. Mose, Gott riecht mit seiner Nase die Opfer. W jednym miejscu, chyba w 5. Mojżeszowej jest napisane, że Bóg zawoniał z ofiary. Also etwas sehr schönes, einmal alle Stellen zu suchen mit Nase. I to na pewno jest, będzie coś pięknego, gdy każdy z nas poszuka na przykład miejsca, gdzie występuje nos w Biblii. Aber die Nase ist auch manchmal ein Bild von Hochmut. Ale nos czasem jest też obrazem pychy. Vielleicht kennt ihr das auch, wir sagen hochnäsig. My mamy takie określenie zadzierać nosa. Das bedeutet, wir tragen die Nase hoch. To oznacza, że my tak obrazowo nasz nos podnosimy jak najwyżej. Aber das Wort Gottes führt uns mit der Nase zur Erde. Ale Słowo Boże
doprowadza nas do tego, że my naszym nosem skłaniamy się ku ziemi. Möchte der Jesus schenken, dass wir nicht hoch von uns denken, sondern von Gott und dem Herrn Jesus. Oby nam Pan Jezus to darował, abyśmy nie traktowali siebie tak wyniośle, ale tylko i wyłącznie Jego. Dann finden wir, dass die Leviten das Wort Gottes erklären. I następnie czytaliśmy, że Lewici wyjaśniali Słowo Boże. Es ist sehr interessant, dass das schon vorausgesagt ist im Segen von Mose. I jest to też ciekawe, że to jest już przepowiedziane w tym błogosławieństwie mojżeszowym. Und zwar in 5. Mose 33. Piąta Księga Mojżeszowa, 33 rozdział. Vers 9 am Ende. Denn sie haben dein Wort gehalten. Und Vers 10. 9. wiersz pod koniec i wiersz 10. 5 Mojżeszowa 33:9. Gdyż przestrzegają słowa Twojego, a przymierza Twojego pilnują, niech uczą Jakuba praw Twoich, a Izraela zakonu Twojego, niech kładą kadzidło w nozdrza Twoje, a całopalenie na ołtarzu Twoim. Da finden wir sogar die Nase, aber ich wollte auf das, dass die Leviten eine Vorgeschichte haben. Tutaj mamy też wymieniony nos, ale chodzi mi tutaj o to, że Lewici mają takie specjalne zadanie. Zuerst haben sie das Wort gehalten und den Bund bewahrt. Najpierw oni przestrzegali słowa i zachowywali przymierze. Und dann steht, sie werden Jakob deine Rechte lehren. A potem jest napisane, niech uczą Jakuba praw Twoich. Das hatten wir bei Esra auch schon gesehen. To już też widzieliśmy u Ezdrasza. Und hier wird es jetzt wahr. I tutaj jest to urzeczywistnione. In Israel war früher das Problem, sie haben die Sprache der Bibel überhaupt nicht mehr verstanden. W Izraelu też był to taki problem, że nie rozumieli języka Biblii. Die Bibel war in Hebräisch geschrieben. Biblia, czy zakon, czy Stary Testament był zapisany w języku hebrajskim. Sie waren jetzt 70 Jahre in Babel. Oni 70 lat byli w Babilonii. Sagen wir einmal, ein Kind hier von euch geht jetzt 70 Jahre nach England. I teraz wyobraźmy to sobie tak, że dziecko tutaj, małe dziecko spośród nas, na 70 lat wyjeżdża do Anglii. Eure Kinder werden Englisch lernen. Wasze dzieci siłą rzeczy będą się uczyły języka angielskiego. Und nach 70 Jahren kommen die Enkelkinder zurück. I po 70 latach wasze wnuki albo ich nawet wnuki wrócą tutaj. Und können nicht mehr Polnisch. I żadne z nich z pewnością nie będzie umiało po polsku. Und so sind sie hier zurückgekommen nach Israel, aber sie haben Hebräisch nicht mehr verstanden. I po 70 latach oni wrócili, ale żaden z nich nie rozumiał hebrajskiego. Und so haben sie erklärt. I w ten sposób Lewici im wyjaśniali, czy tłumaczyli. Wir finden das in Kapitel 13 von Nehemia, dass ein Sprachproblem da war. Właśnie w 13 rozdziale Księgi Nehemiasza czytamy o tym problemie języka. Aber was bedeutet das für uns heute? Cóż to oznacza dla nas dzisiaj? Wir dürfen anwenden, dass wir auch heute das Wort Gottes so erklären müssen, dass wir es alle verstehen können. Możemy to tak przełożyć na dzisiaj, że my wszyscy mamy tak wykładać Słowo Boże, by to wszyscy rozumieli. Die Lehre ist nicht schwer. Ta nauka nie jest ciężką czy trudną. Wir können sie einfach erklären. Każdy może ją w bardzo prosty sposób wyjaśnić. Aber dazu muss Gott eine Gabe geben. Ale do tego Bóg musi darować nam dar. Aber möchten wir sie dann in richtiger Weise für Gott und das Volk Israel, das Volk Gottes heute, anwenden. Ale chciejmy wtedy tego daru we właściwy sposób dla ludu izraelskiego, a na dzisiejszy czas przekładając dla ludu Bożego, we właściwy sposób używać. Das Volk Gottes reagiert in Vers 9. Lud Boży reaguje w wierszu 9. Es ist traurig und weint. Jest smutny i płacze. Aber es ist interessant, dass Esra sagt, nein, nicht weinen. Oder ich glaube Nehemia sagt es hier. I jest to ciekawe, że zarówno Ezdrasz, jak i Nehemiasz tutaj mówią, nie płaczcie. Warum? Dlaczego? Wir müssen bedenken, es war jetzt das Fest der Laubhütten kommt jetzt.
I teraz pamiętajmy o tym, że był to czas, kiedy miało być świętowane święto szałasów. Und dieses Fest war ein Fest der Freude. A to święto było świętem radosnym. Und deswegen sagen sie es. I dlatego właśnie oni tutaj tak mówią. Aber was empfehlen sie in Vers 10? Co oni zalecają w wierszu 10? Drei Dinge. Trzy rzeczy. Esst fettes. Jedzcie tłuste. Erstens. Po pierwsze. Trinkt süßes zweitens. Napijcie się słodkich napojów, po drugie. Und drittens sendet Teile denen, für die nichts zubereitet ist. I trzecie, dajcie też tym, którzy nic nie mają. Fett in der Bibel ist immer ein Bild von dem Besten. Tłustość czy tłuszcz w Biblii jest obrazem czegoś, co jest najlepsze. Und ich möchte es anwenden auf die Person des Herrn Jesus. Ja chciałbym to przyrównać czy nawiązać z tym do osoby Pana Jezusa. Die beste Nahrung für uns ist Christus. Najlepszym pokarmem dla nas jest Chrystus. Das ist Nahrung für die Seele. To jest posiłek dla duszy. Wir haben gestern gelesen, wächst aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Wczoraj to mogliśmy czytać, ale wzrastajcie w łasce i w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Trinkt süßes. Napijcie się słodkich napojów. Möchte ich verbinden mit dem Wort Gottes. Chciałbym to powiązać ze Słowem Bożym. In 1. Mose 18 bereitet Abraham dicke, süße Milch. W pierwszej Mojżeszowej 18 Abraham przygotowuje tłuste, słodkie mleko, czy gęste, słodkie mleko. Wenn wir uns mit dem Herrn Jesus beschäftigen wollen, dann finden wir ihn im Wort Gottes. Jeśli chcemy się zajmować Panem Jezusem, to znajdziemy go w Słowie Bożym. Aber jetzt kommt wieder ein Prinzip Gottes beim dritten Punkt. Ale teraz mamy kolejną zasadę Bożą, jeśli chodzi o ten trzeci nasz punkt. Wenn wir etwas gefunden haben im Wort Gottes von dem Person des Herrn Jesus. Jeśli my coś znaleźliśmy z osoby Pana Jezusa w Słowie Bożym, dann dürfen wir selbst genießen, to jak najbardziej możemy się sami tym rozkoszować, aber auch weitergeben. Ale powinniśmy to też dalej przekazać. Sendet Teile an denen, die heute nicht da waren. Udzielcie też coś z tego tym, których tutaj dzisiaj nie ma. Vielleicht hat heute jemand gefehlt und konnte nicht hier sein. Być może kogoś dzisiaj tutaj nie ma wśród nas. Dann wollen wir etwas mitnehmen für diese Person. To chciejmy coś wziąć dla tej osoby. Es ist nicht einfach, wenn man eine Schokolade geschenkt bekommt, sie zu teilen. To nie jest proste, gdy otrzymamy czekoladę, by ją podzielić i rozdać wszystkim. Am liebsten möchte man sie alleine essen. Najchętniej każdy z nas zjadłby ją pewnie sam. Aber wir sagen in Deutschland, alleine essen macht dick. Ale my w Niemczech mamy takie przysłowie, że jeśli sam coś jesz, to ty jesz. Es ist etwas wunderbares, wenn wir teilen. To jest coś cudownego, gdy my się dzielimy. Dann ist die Freude nicht nur bei mir. To wtedy nie, ta radość jest nie tylko u mnie, nie ja sam się raduję, sondern bei der ganzen Familie oder mit wem ich teile. Ale raduje się cała rodzina, czy radują się ci, z którymi ja się dzielę. Haben wir etwas gefunden im Wort Gottes? Czy znaleźliśmy coś w Słowie Bożym? Erzählen wir darüber mit meiner Frau oder mit meinen Kindern, mit meinen Brüdern und Schwestern am Ort? Czy ja tym dzielę się z moją żoną, z moimi dziećmi, czy z moimi współwierzącymi z danego miejsca? Das möchte Gott gerne. Bóg tego właśnie chce. Und dann kommen wir zu einem zentralen, zu einer zentralen Aussage in Vers 10. I teraz mamy taką centralną wypowiedź w tym wierszu 10. Dort heißt es am Ende, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Pod koniec tego 10. wiersza mamy napisane, wszak radość z Pana jest waszą ostoją albo siłą. Was bedeutet das? Cóż to oznacza? Ich glaube, wir können zwei Dinge darin sehen. Ja myślę, że w tych słowach możemy zobaczyć dwie rzeczy. Wir dürfen uns an der Person des Herrn Jesus erfreuen. My możemy się radować z osoby Pana Jezusa. Wer war der Herr Jesus? Was hat der Herr Jesus getan? Kim był Pan Jezus? Cóż on uczynił? Aber wir können auch lesen, die Freude des Herrn ist eure Stärke. Ale możemy czytać, radość Pana jest waszą siłą. Das bedeutet,
Die Freude, die der Herr Jesus gehabt hat, als er hier auf der Erde war, ist auch unsere Freude und Stärke. Czyli ta radość, którą miał Pan Jezus, gdy on tutaj był, jest naszą siłą. Der Jesus hat gesagt in Johannes 17, meine Freude war völlig. Pan Jezus w Jana 17 mówi, moja radość moja jest pełna, czy zupełna. Ich kenne euren Weg nicht im Detail. Nie znam waszego życia czy waszych dróg tak dokładnie w szczegółach. Vielleicht ist jemand arbeitslos. Być może ktoś z was jest bezrobotny. Vielleicht ist jemand in Trauer. Może ktoś z was jest w żałobie. Vielleicht ist jemand krank. Może ktoś jest chory. Das sind keine Gelegenheiten zur Freude. To z pewnością nie są zdarzenia, z których można się cieszyć czy radować. Wenn der Arzt mir sagt, Sie sind sehr schwer krank, jeśli lekarz mi powie, jest pan bardzo poważnie chory, dann sage ich nicht, och, ich freue mich. To przecież nikt z nas nie powie, o jakże ja się cieszę. Die Freude ist nicht die Krankheit, bo radością, choroba nie jest radością, sondern zu wissen, das ist der Weg, den Gott mich führen möchte. Ale gdy mamy świadomość tego, że jest to droga, którą Bóg chce mnie przeprowadzić. Das finden wir bei dem Herrn Jesus. To właśnie widzimy u Pana Jezusa. Er sagt in Psalm 16, w Psalmie 16 możemy czytać, die Messschnüre sind mir gefallen in lieblichen Örtern. Miejsca moje przypadły w tych miłych... Sollen wir lieber aufschlagen? Ja. Psalm 16, Vers 6. Psalm 16, 6 wiersz. Część moja przypadła w miejscach uroczych, albo może lepiej było miłych. Und ein schönes Erbteil ist mir geworden. I mam w udziale piękne dziedzictwo. Tak jest druga część tego wiersza. War Kapernaum schön? Czy Kafarnaum było piękne? War Nazaret schön? Czy Nazaret był piękny? Nicht die Städte waren schön. To nie te miejscowości były ładne. Waren die Leute nett zu dem Herrn Jesus? Czy ludzie byli mili wobec Pana Jezusa? Nein. Nie. Aber es war der Weg, den Gott, sein Vater, gesagt hat, dass diesen Weg sollst du gehen. Ale to była droga, którą Bóg Ojciec powiedział, że ty nią pójdziesz. Und das war seine Freude. I to było jego radością. Und das darf auch unsere Freude werden, auch in schwierigen Situationen. I to też może być naszą radością w ciężkich sytuacjach, w których się znajdujemy. Zu wissen, ich gehe den Weg mit Gott. Gdy jesteśmy tego świadomi, że idę przez moje życie z Bogiem. Also wir dürfen uns an dem Herrn Jesus erfreuen, aber wir dürfen auch die Freude des Herrn Jesus haben. A więc możemy radować się z Pana Jezusa, ale również możemy się radować tą Jego radością. Dann finden wir ab Vers 13 das Fest der Laubhütten. I od 13 wiersza mamy następnie to święto szałasów. Wir wollen jetzt nicht mehr zu viel dazu sagen. Nie chcemy teraz zbyt dużo o tym mówić. Aber es ist interessant, dass wir in Vers 13 lesen, sie hörten aufmerksam zu. Ale to jest ciekawym, gdy tutaj czytamy, że oni aufmerksam auf die Worte des Gesetzes zu hören. Że oni dokładnie słuchali słów zakonu pod koniec tego 13 wiersza. Und dann ist das Ergebnis am Ende von Vers 15, sie haben alles gemacht, wie es geschrieben steht. I konsekwencją tego dokładnego poznania czy słuchania jest to, co mamy w 15 wierszu. Uczynili dokładnie tak, jak było napisane. Manchmal gibt euch die Mutter vielleicht auch einen Auftrag. Czasami zdarza się, że mama daje dzieciom zadanie. Aber wir hören nicht so aufmerksam zu. Ale zdarza się, że nie słuchamy dokładnie. Wir sollen drei Dinge holen, aber wir haben nur eins geholt, zwei vergessen. Mama każe nam przynieść trzy rzeczy i zdarza się, że przynosimy tylko jedną, bo o tych dwóch nie usłyszeliśmy albo zapomnieliśmy. Das ist das Ergebnis, wenn man nicht gut zuhört. Właśnie taki jest wynik tego, gdy się dobrze nie słucha. Und so ist das auch beim Wort Gottes. Dokładnie tak samo jest w przypadku Słowa Bożego.
Wir sind manchmal schon ein wenig stolz, wenn wir eine Sache gut geschafft haben. Bo my często, czy czasem zdarza się, że jesteśmy już trochę dumni z tego, gdy jedną rzecz zrobiliśmy albo poznaliśmy. Aber das ist nicht genug. Ale to nie wystarcza. Gott möchte, dass wir das tun, wie es geschrieben steht. Bóg chce, abyśmy czynili właśnie to tak, jak jest napisane. Und das bedeutet alles. A to oznacza wszystko. Ohne Ausnahme. Bez żadnego wyjątku. Dieses Fest der Laubhütten ist ein Bild vom tausendjährigen Reich. To święto szałasów jest obrazem na tysiącletnie królestwo. Und es ist hier sehr interessant zu sehen. I jest to ciekawym, gdy możemy widzieć. In Vers 17 steht, sie haben dieses Fest nicht so gefeiert wie seit den Tagen Josuas. I to jest ciekawe, gdy czytamy w 17 wierszu, że oni to święto obchodzili, jak nie było to czynione od czasów Jozuego. Wie viel Zeit war zwischen Josua und Nehemia? Ile lat upłynęło od Jozuego aż do Nehemiasza? Was schätzt ihr? Jak myślicie? Es waren ungefähr 1000 Jahre. Było to mniej więcej 1000 lat. 1000 Jahre hat das Volk Israel nicht so gemacht, wie es in dem Wort Gottes steht. Przez 1000 lat lud izraelski nie czynił tego tak, jak było, jak to mieli czynić, jak było zapisane w słowie. Dann hätte doch Nehemia sagen können: "Ach, dann machen wir 1000 Jahre noch mal so weiter." To Nehemiasz, przecież Nehemiasz mógłby też powiedzieć, a od 1000 lat tego nie przestrzegano, to nic się nie stanie, jak my też przez kolejne lata nie będziemy. Ist doch egal. Przecież to jest obojętne. Aber nein, sie tun es nicht. Nie, ale oni tak nie postąpili. Sie feiern das Fest, wie geschrieben steht. Oni obchodzili to święto dokładnie tak, jak było zapisane. Obwohl 1000 Jahre es nicht so gemacht worden ist. Mimo tego, że przez 1000 lat tego nie czynili. Das spricht sehr zu uns. To bardzo przemawia do nas. Ich höre oft, dass die Geschwister sagen, haben wir immer so gemacht. Bardzo często zdarza mi się słyszeć, jak wierzący mówią, a inni wierzący zawsze tak to czynili. Ja, dann haben wir es immer falsch gemacht. No to w tym wypadku zawsze to źle czyniliśmy. Und wenn wir sehen, es war nicht gut, dann müssen wir es ändern. I jeśli my to widzimy, że to, co czyniliśmy, jest złe, to musimy to zmienić. Die Rückkehr zum Wort Gottes, das ist das Ziel. Celem jest powrót do tego, co jest zapisane w Słowie Bożym. Wir warten nicht auf das tausendjährige Reich. My nie czekamy na tysiącletnie królestwo. Ich möchte es deswegen anwenden auf das Kommen des Herrn Jesus für uns. Z tego powodu chcę to odnieść dla nas jako do przyjścia Pana Jezusa po nas. Und der Teufel hat immer versucht, dass wir die Erwartung des Herrn Jesus nicht mehr haben als Gläubige. Diabeł zawsze starał się, byśmy jako wierzący stracili z oczu to oczekiwanie na przyjście Pana. Und das ist heute auch ein Angriff. I to i dzisiaj jest ten atak diabelski na nas. Aber wir wollen neu auf den Herrn Jesus warten. Ale my chcemy czekać na Pana Jezusa. Das Ergebnis ist Vers 17 am Ende, es war eine sehr große Freude. I wynikiem tego w 17 wierszu jest pod koniec te słowa: to też zapanowała bardzo wielka radość. Und der Jesus möchte gerne Freude in unser Herz geben. I Pan Jezus bardzo chce dać nam radość do naszego serca. Jetzt dürfen wir zum Schluss noch einen schönen Ausblick haben. I jeszcze na koniec chcemy mieć takie jedno spojrzenie na to. In Vers 18 lesen wir vom achten Tag. W 18 wierszu czytamy o 8 dniu. Was bedeutet der achte Tag? Cóż oznacza ósmy dzień? Das ist jetzt sehr schön zu sehen. To jest piękne, gdy to możemy zauważyć. Im Alten Testament gibt es, das ist der, die Zeitfolge immer bis zum tausendjährigen Reich und dann ist Schluss. W Starym Testamencie czas płynie, czy jest opisany tylko do tysiącletniego królestwa i na tym jest koniec. Die Israeliten warteten auf das tausendjährige Reich. Izraelici czekają, czy czekali na tysiącletnie królestwo. Aber der achte Tag, ale ten ósmy dzień, ist ein versteckter Hinweis auf den ewigen Zustand. Jest ukrytą wskazówką na ten wieczny stan.
Wir finden 8 als Zahl des Neuanfangs. Tą liczbę 8 znajdujemy, czy możemy ją widzieć jako liczbę nowego początku. Und was lesen wir in Johannes 7? A co czytamy w Ewangelii Jana w 7 rozdziale? In Johannes 7 war auch das Fest der Laubhütten. Tam jest też opisane to święto szałasów. Und der Herr Jesus geht nicht dorthin. A Pan Jezus nie idzie na to święto. Warum? Dlaczego? Weil es war das Fest der Juden geworden. Bo to święto stało się świętem żydowskim. Aber wann geht der Jesus hin? Ale kiedy Pan Jezus idzie? Ich denke an Vers 37. An dem letzten, dem großen Tag. 7 rozdział Ewangelii Jana, 37 wiersz. A w ostatnim, wielkim dniu święta. Es war der achte Tag. To był właśnie ten ósmy dzień. Und der Jesus spricht dort von, wenn jemand dürstet. Vielleicht können wir lesen Vers 37 und 38. Przeczytajmy ten 37 i 8 wiersz. A w ostatnim, wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Wir wollen noch einmal rufen heute. Jeszcze raz chcielibyśmy zawołać dzisiaj, dass niemand hier ist, der nicht diesen Durst gestillt bekommt. Żeby dzisiaj tutaj pośród nas nie było nikogo, kto nie zaspokoiłby tego pragnienia. Dann bekommen wir das neue Leben. Wtedy otrzymamy to nowe życie. Und das neue Leben ist ein Stück Ewigkeit. A to nowe życie jest częścią wieczności. Der Herr Jesus ist der Anfang der neuen Schöpfung. Pan Jezus jest początkiem nowego stworzenia. Und jeder, der an den Herrn Jesus glaubt, bekommt ewiges Leben. A każdy, kto wierzy w Pana Jezusa, otrzyma to nowe życie. Wieczne życie. Und das werden wir erleben am achten Tag. I to właśnie przeżyjemy tego ósmego dnia. Aber wir brauchen nicht bis da warten. Ale nie musimy czekać aż do tego momentu. Wir dürfen jetzt schon dieses Leben bekommen. Już teraz możemy otrzymać to życie. Jetzt noch hier auf der Erde. Teraz, tutaj, jeszcze na tej ziemi. Und bald in der Atmosphäre des Hauses des Vaters. A już niebawem w atmosferze domu Ojca. Möchte der Jesus sein Wort segnen, dass wir mehr auf die Zukunft ausgerichtet sind. Oby Pan pobłogosławił swoje słowo w ten sposób, byśmy byli bardziej nastawieni na przyszłość. Das wird uns zur Freude führen. I to będzie nas prowadziło do radości.